Przełączmy na gaz, powinno się przełączyć i chcę dla Was pokazać, jak na gazie pracuje po prostu silnik źle, ponieważ no wtrysk już tak głośno, wtryski te staga zaczęły już cykać, a to oznacza, że wiecie, no już po prostu trzeba je byłoby albo przyczyścić, są zestawy naprawcze. Ja kupiłem nowe cały zestaw wtrysków, nie wiem czy już widzieliście go, czy będziecie w kolejnej części filmu go widzieć, no ale dobra, włączamy. O, słyszeliście? I nie wiem, czy słyszycie takie cykanie? Zaraz Wam pokażę, co z tyłu w tu. Cyka jak Holender. Otwórzmy maskę, gdzie tu mnie jest. Na dole. No jest. 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 Słychać jak cyka. One zawsze cykają wtryski od gazu. Ale nigdy tak głośno nie cykały, a to silnik. Także dzisiaj te cztery wtryski. Raz, dwa, trzy, cztery. Wymieniamy na nowe. Według mnie gdzieś koło trzeciego, czwartego wtrysku. Albo ten napieprza. Ale gaszę, przyłączam na benzynę. I na benzynce ładnie już będzie pracował. Także mamy, zaraz Wam pokażę. O. Aż obroty się zmieniły silnika. Dobra. Także po kolei zaraz będziemy działać. Wszędzie bańki jakieś. Kuźwa. Pierdole. Kurwa, ustawia wszystko byle jak. Mamy nowe wtryski staga. Firma AC. Zamawiałem je chyba, słuchajcie, z internetu, choć sklep rodzinny mam w Białymstoku. Co my tutaj mamy? U mnie idzie W03, czy jakoś tak. Stag WC03, zaraz to wyjmiemy. Zobaczycie, jak to, tu macie wszystkie kruciaki, choć one o-ringi, choć może wykorzystam stare podłączenia, zobaczymy, ale pewnie nowe wykorzystam, bo tam tylko gumowe kawałki rurków. Zapłaciłem za to wszystko 299 zł. O. I tutaj tak, wtryskiwacz ACW03. Regulacja skutkuje utratą gwarancji. Taka śrubka jest na górze. Na imbus i tą śrubkę wkręcając, zmieszając, reguluje się wydajność wtryskiwacza, słuchajcie. Więc jeżeli ktoś już takie coś robi, to należy wziąć kartkę i liczyć obroty. Czyli wkręcamy na fulla, od tego miejsca dokładnie, z niepełnymi wkrętami też, ale to myślę, że i tak nie ustawicie później, ale jeżeli już to tylko taka metoda. Także one są według mnie, słuchajcie, wyregulowane. Ciśnienie pracy jest jakie jest. Według tego zakres wydajności regulowany dyszami według tabeli poniżej. Rezystancja cewki. Dobra, słuchajcie, nie ma co się bawić. Według mnie po prostu będę demontował stare, montował nowe. Nie wiem, już nie można dostać wtryskiwaczy w wersji V1. U mnie chyba się to w samochodzie V1, bo instalacja ma jakieś 4 lata. I przejechała 100 tysięcy przebiegu, no jeden wtryskiwacz co najmniej, no jeden chyba trzeci lub czwarty według mnie zaczął cykać, także kupiłem komplet, żeby one, wiecie, one są już fabrycznie wszystkie wyregulowane, więc jeżeli je wstawimy, no to one według mnie powinny pracować. Dobra, słuchajcie, co tu dużo działać? Idę, zamykam z tyłu gaz, butlę, wypalam gaz, no i co? Odłączam z tej strony o ten czujnik ciśnienia na listwie, map sensor gazu, że tak powiem, przycinam tyrtyrki, widać instalacyjny jak gazownik montował, są takie tyrtyrki do plastiku, że tak powiem, kolektora z tyłu suncego i będziemy wtyczki rozłączać. Jeżeli ktoś się boi, że wtyczka mu się pomyli, choć raczej ten, to można wziąć markerka sobie 1, 2, 3, 4 podpisać. Tak samo jak wszystkie elementy i po prostu te rurki, wszystko wykorzystamy stare, jedynie ewentualnie nowe damy te przyłącza z o-ringami.
Tak samo będzie trzeba porozpinać te cienkie takie, o tutaj widoczne rurki, które idą z takimi opaskami, jak widzicie, na kombinerki, żeby to rozpiąć, które idą już do kolektora i dawkują nam gaz. Także słuchajcie, ja biorę się za zamknięcie gazu z tyłu, butle, wypalamy gaz, żeby najlepiej silnik zgasł na gazie. No i wtedy, jak już zgasie na gazie, to już wiadomo, w reduktorze mamy mało gazu, więc tutaj sobie to rozłączamy. Ja z tyłu, jak mówiłem, rozepnę czujnik ciśnienia. Cały gaz zejdzie z tej całej jakby listwy i porozpinam tyrtyrki, będę jakby to wszystko próbował zdemontować od tyłu. Całość sobie to wyjmę, oczywiście będę musiał porozłączać od cylindrów. No jak wyjmę, będziemy to składać na nowo oczywiście. Ja sobie te wtryski, jak chodził 1, 2, 3, 4, pozaznaczam i będę montował nowe. To tyle. Znaczy tyle. Zaraz, kolejna część filmu. Ok, wykręciliśmy tą osłonkę. Tutaj się zakręca tym pokrętełkiem, o tym o, no, robisz to o tak, no, czyli jak wkręcasz, o, wkręcasz, czyli do środka to się wkręca. Idziemy odpalać silnik, wbrew pozorom, no niestety, szkoda, że on tak szarpie, ale no musi się wyszarpać, biedny. No bo musi się, kurde, wziąłem kluczyki, dobra, cholera, położyłem na szybkiego, wiecie. U mnie nie ma przygotowania Adama, także jestem zwykłym, że tak powiem, użytkownikiem auta, jak każdy z was. Niestety wróciłem po pracy i jest robota do zrobienia. No dawaj, UFO. Dobra, włączamy gaz. Szkoda silnika. Słyszycie, jak napieprza. O, widać te rurki, które idą do kolektora. Przejdzie je porozszczepie, 4 sztuki. No i później rozłączymy tutaj na końcu. Tu wyjmę ten czujnik ciśnienia, ma sensor i cała jakby taka listwa do siebie, że tak powiem. No ale musi się gaz wypalić, no bo jak gaz się nie wypali, słuchajcie, niby zawory trzymają, są sprawne zawory, zawór, elektrozawór znaczy, ale mimo wszystko, słuchajcie, nawet zobaczcie, po zakręceniu butli samochód ze 2 minutki, jak nie lepiej, będzie niestety jeszcze na gazie pracował. On niestety u mnie musi zgasnąć i wtedy tylko ci delikatnie psiknie gazu i nie ma niebezpieczeństwa, wiecie, że za dużo nam gazu pójdzie. Oczywiście garaż jest otwarty, żeby nie było. Także czekamy, aż silnik po prostu zgaśnie i kolejna część demontażu. Dobra, jak słyszymy, silnik już pracuje regularnie, więc z gazu przełączył się na benzynę. Jak wiecie, jak to działa, brak ciśnienia, map sensor nam mówi, jak już widzicie. Tutaj fajnie mryga, także już jest gaz nasz, że tak powiem, wyłączony. Można jeszcze spróbować. O, jeszcze chodzi, chodzi, chodzi. O. Także wyłączamy to. Silnik niech chwilkę pochodzi jeszcze. Że tak powiem, niech wyssa, co zostało z tego niedobrego gazu. No i wyłączamy i idziemy działać. Nie odłączam elektryki czy coś takiego, nie ma to, słuchajcie, sensu. Według mnie także idę i demontuję po kolei. Ok, rozpięliśmy wtyczkę. Odłączyłem przewodzik taki od podciśnienia, że tak powiem. On idzie do naszego reduktora. I teraz tutaj śrubokręcikiem podważamy, wyjmujemy zawleczkę i wyciągamy nasz map sensor. Ok, map sensor wyjęty. Tak on to wygląda. Tak on to wygląda. Tu jest ta zawleczka. Idziemy domontować dalej. Obcięłem obejmę, która, jak widzicie, to trzymała w kupie, żeby to tak nie latało. Tutaj jeszcze jest, widzicie, jest jedna. I teraz widzicie, tutaj w sumie jest zaznaczone. Tu jest jedyneczka taka mała. Tu jest dwójeczka, trójeczka pomarańczowa
i żółta, to tam będzie pisało czwóreczka, więc nam to się, że tak powiem, nie pomnie. Także obcinamy jeszcze to i będziemy demontować. O, te spineczki będzie trzeba pościągać o tako i zdjąć te przewodziki, nie wyrywając ich z kolektora, bo będzie problem później je wsadzić, będzie trzeba coś tam kombinować. Okay. Rozpiłem tutaj tą obejmę, odłączyliśmy wszystkie wtyczki, one nam się nie pomylą, słuchajcie, bo jak pokazywałem, są numerowane. Teraz mamy trochę luzu i teraz trzeba ściągać i zdejmować te tutaj wężyki z tych naszych takich miedzianych dysz. Czyli tutaj musimy zdjąć ten przewód gumowy z dyszy, z każdego naszego wtrysku, ale zobaczcie, przy czwartym, mówiłem, że trzeci, czwarty mi się nie podobał. No i przy czwartym wtrysku, nie wiem czy to widać, widzicie, taki trochę zaolejony to jest. Albo nieszczelność jakaś, albo faktycznie on po prostu jakoś dziwnie smarko. Bo tak jakby trzeci, czwarty cylinder dla mnie właśnie za dobrze nie pracował, ale zaraz to wszystko zdemontujemy i wszystko się okaże. Wtryski kupiłem, mówię, też WC03, ale chyba te są V1. A z uwagi na to, że już mamy 4 lata do przodu, to już tylko V2 występuje. Nie wiem jaka jest różnica, ale myślę, że będzie funkcjonowało. Ewentualnie jak będą jakieś problemy, no to trzeba pojechać, żeby... Tam znajduje się nasz komputer Staga. Ma interfejs, o tutaj, o jak widzicie, do programowania. Więc pojadę do pana i on mi to wyreguluje, jeżeli będzie taka potrzeba. Wiem, że to idzie po mapie, że tak powiem, ten komputer idzie po mapie komputera benzyny. Tak w skrócie, oczywiście ma tam plus jakiś minus, lekko korektę może sobie robić, ale wiecie jak to jest. Tam jest taka śruba na środku, w reduktorze, taka miedziana, no to nią się obraca prawo, lewo i się reguluje ciśnienie z reduktora. One, jak widzieliście na początku filmu, chyba pracują od 0,9 do 1,5 bara, więc ja tutaj nic nie kręcę, także słuchajcie, będziemy tutaj ściągać te cudka. Słuchajcie, takie szczypce, jakie tam macie, jak widzimy, albo zaraz będziecie widzieć, tu aż sobie na górę pościągałem nawet te zawleczki, ale lepiej zdejmować, bo jakby spadnie, to zaraz pójdzie pod silnik. Ale spokojnie, chyba zaraz je sobie podejmuję. Raz, dwa, trzy zdjęte, także ściągacie i wiadomo, trzymacie ciśnienie cię kombinerkami tą gumę, że tak powiem, w dół, żeby nam nie wyskoczyła z kolektora. No i troszkę delikatnie z tej strony możecie litwę podciągać, kombinujecie, ale łatwo to schodzi. Został mi jeszcze czwarty, trzeci już też ściągnięty. Sprężynkę położyłem tutaj, bo mogą, tu takie idą, mogą spaść. No i później tylko odkręcę tutaj o tą jedną śrubę i całą sobie listwę połapaną wyjmę sobie tutaj i będziemy ją składać na nowo. Ok, mam fajną taką latareczkę, co Rajobi? Dobra, pościągane, jak widać, wszystkie listwa lata jak szmata, także ją tam rozłączam na samym końcu, całą ją wyjmujemy. Te rurki sobie ładnie siedzą, pięknie, ładnie. No tutaj widać, klejem dawał równo. Klejem dawał równo. Nie wiem czemu, nie pytajcie. Ktoś powie, pewnie filtrów dawno nie wymieniałeś. Myślę, że właśnie chyba filtry też wymienimy. Jest filmek o tym tutaj. Tutaj i tutaj fazy filtr fazy ciekłej znajduje się tu, taki malutki, a większy fazy lotnej u mnie akurat tutaj. Także słuchajcie, odkręcamy opaseczkę i wyjmujemy. Ok, listwa jest demontowana. Tak szła. Tutaj jest ten przewód, który widzicie, mówiłem, odłączyłem, on idzie nam bezpośrednio już no, z reduktora, przewód idzie do filtra fazy lotnej i idzie na nasze wtryski, które zaraz tutaj upadną. Nie należy łączyć sekcji z poprzedniemi wersjami wtryskiwaczy, czyli jak macie V2, zobaczcie, tutaj jest takie V2 na końcu, widzicie, o, no to nie możecie łączyć, jeżeli tutaj mamy V1, nie wiem czy to widać, zaraz trochę wytrzę, momencik, trochę się zakurzyło, o, zaraz, o, widzicie, ja mam V1, ale takich już nie mogłem kupić. To nie jest, że tam coś pływa, tylko tu jest taka gumka wsadzona do chyba regulacji, choć tutaj trochę to inaczej wygląda, ale to może to jest i to, one są ogólnie identyczne, jak widzicie, jak to wygląda. Wielkościowo identyk, port, wszystko to samo, także tutaj wychodzi, tutaj wkręcimy, ten sam wykorzystamy.
kruciaki, dysze do rozpalaczy są ok. U mnie chodziły, ja je przyczyszczę. Jak to wygląda? Tak to wygląda, jak... O, tu jest suchy, zobaczcie, trójka jest w ogóle sucha, ja pierdzielę. Czwórka też, a może jedynka, dwójka, źle chodzi o patrzeć. Czwórka w środku sucha, tu sucho, tu mokro, tu mokro. O co tu chodzi? Nie wiem, szczerze mówiąc, no ale ja pokazuję, jak to u mnie wygląda. To wszystko sobie, w sumie nie musimy nawet tego rozpinać, tak szczerze mówiąc, to już zostaje nawet. No dobra, słuchajcie, no i to chyba jest po też, jest imbus, widać, o widzicie, jest imbus. Także to jest jakby taka gumka wsadzona, żebyście nie mogli włożyć klucza, żebyście nie mogli sobie tego regulować. Tutaj już tego zabezpieczenia w V2 producent, nie wiem czemu, nie włożył. Czyli tak, nie należy łączyć, czyli słuchajcie, tak jak Adaś kupił, to jeszcze po angielsku. Jeżeli pad V1, ok, jak znajdziesz V1, możesz sobie taki, że tak powiem, brzydko włożyć, ale już V2, tak jak ja mogłem tylko kupić, już nie mogłem dorwać V1, może gdzieś używki są, ale nie o to chodzi. Więc dlatego kupiłem 4 sztuki, wstawiamy, słuchajcie, i rurę. Jeszcze może chwilkę, co tutaj, czy tutaj coś ciekawego. Tutaj jest, pewnie jest coś ciekawego, ja nie jestem jakimś super, słuchajcie, gazownikiem, w zasadzie żadnym. Potrafię to wymienić jedynie i nie chcę, słuchajcie, nie można na wszystkim się naprawdę, słuchajcie, znać. Oczywiście, gdybym miał full czasu i żył 200 lat, jak każdy z nas, was, moglibyśmy sobie, że tak powiem, się wszystkiego nauczyć. Czyli tak, ciśnienie pracy 0,95-1,5, maksymalne 4,5 aż, wow. Temperatura pracy, czas otwarcia przy ciśnieniu 1,2 bara w milisekundach, czas zamknięcia, zakres wydajności według tabeli poniżej, masa, zasilanie 12 V, cewka 1,9 Ohma, to jest dosyć ważne. Maksymalny przepływ 1,2 bar, litry na minutę, to jest 125 litrów na minutę. Dobra, słuchajcie, teraz tak, ACW03, moc na cylinder. Moja Honda ma 140 koni, podzielić na 4 cylindry, to ile to jest? 4 razy 320, to 25, czekaj, co ja mówię, 35 wychodzi na cylinder. Czyli rozmiar dyszy LPG 29,30, czyli u mnie dyszka ma 2,8. Zobaczcie, musi mieć, bo 2,8 dysza LPG nas interesuje, przy CNG jeszcze większa musiała być, 2,8, 2,29 i 2,39,7, więc w tej zakresie 35 się mieścimy, więc dyszka 2,8. Później zaraz może zmierzymy, ale podejrzewam, że tu 2,8 to jest taka nawet. W środku jeszcze jest takie przewężenie. Ja myślę, że około 2,8 w środku jest, niecałe 3 mm. No i pasuje. Dobra, słuchajcie. Zaznaczę swoim markerem wtryski, jakie tutaj były. Walnę tutaj gdzieś sobie jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i demontujemy. Dobra, słuchajcie. Zaznaczona jedynka, dwójka, trójka, czwórka markerem do nagrobków takim olejowym. Także wyjmujemy teraz tutaj zawleczki, śrubokręcikiem do góry należy je podważać i będziemy wyciągać nasze wtryski. Później te dysze, które tutaj mamy, one są tutaj na taki jakby kwadracik mają, więc tutaj chyba wsadza się kluczyki, na podstawie tego można je ładnie wykręcić. Jak widzicie, jest taki sześciokąt jakby tutaj, tutaj. Zresztą tutaj nawet chyba nieźle to widać, nie? O, wsadzamy kluczyki, wykręcamy je, o tak o, o tak o. I nie będę już używał nowych z kompletu. Tutaj są różne średnice, jak widzicie, te dyszki. Skoro takie one miały, takie dyszki spróbuję wstawić. Jest to według mnie rozsądne. Wydajność wtrysku według mnie będzie praktycznie taka sama. A jeżeli chodzi o te trójniki, no to zobaczymy, jak te o-ringi tutaj pewnie będą siedziały. Jak coś, te o-ringi chyba damy nowe. Dobra, to ja je rozkładam. Prawie jak widzimy, zobaczcie, są te nowe wszystkie takie siupsiaki, ale je tutaj odzysk zrobiłem, które trzymały nasze, łączyło na jednej karcie. Także po wyjęciu mamy 4 dysze duże, ale u mnie są w tej chwili, jak widzicie, dyszki mniejsze, o takie poinstalowane i takie same wsadzimy. Ja ich nie będę, ja je wkręcę i wkręcę, słuchajcie, do nowych wtryskiwaczy, chodziły idealnie, ja je tylko zaraz przymyję, troszkę wezmę i wkładamy. Aczkolwiek o-ringi na tych trójnikach ciasto to się działo, ale wstawimy, mamy w komplecie nowe o-ringi, także założymy tutaj 4 nowe o-ringi, założymy jak leci, bo no nie ma dla mnie różnic, nasze nowe wtryski gazu WC
WAC W03 staga. No i przekręcimy właśnie później tylko te dysze o tutaj i będziemy montować do samochodu i zobaczymy, czy odpali. No i tyle. Dobra, słuchajcie, nowe o-ringi założyliśmy, jak widać na listewce. Tutaj, jak mówiłem, stare, trochę tam przeczyściłem tylko dysze, ale one są właśnie tymi mniejszymi zestawu. Nowych nie dawałem, bo nie wiem, czy się różni, czy nie. Może minimalnie i zaraz będzie problem z regulacją. Także teraz co? Listwa jest, jak widać. Także o tak o. Zaraz wciskamy, wkładamy. Dajemy te takie zabezpieczonka śmieszne. A ja dam te stare, to właśnie idą takie o. Ciapciuchy, że tak powiem. No i cóż, no i lecimy dalej, no, skręcamy to wszystko, wkładamy do samochodu, podłączamy tutaj przewody do kolektora, dajemy te, o, to są stare już pozaznaczane, dajemy te opaseczki na tamte przewodziki, co idą do kolektora sącego, no i test dżungli, czy będzie działać. Dobra, jak widać, pyk, 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 pozakładane, wszystko pięknie, ładnie siedzi, o. To jest właśnie tu będzie nasz map sensorek. Tutaj podłączamy do przewodu. No i cóż, montujemy do autka. Jak rozbieraliśmy, tak trzeba to i złożyć. Oczywiście nie zapominamy, żeby dać to na przewodziki. Listwa przygotowana. Tutaj jeszcze wiecie co, ja mam ten właśnie, używam taką wazelinkę AT do gumek, do zacisków hamulcowych ITP. Zobaczcie, ona jest taka fajna. I daję ją tutaj, widzicie, na tak troszeczkę, żeby lepszy poślizg był, jak będziemy wkładać, że tak powiem, gumki, te przewodziki. I jednak dobry patent jest, żeby te zaciskacze, żeby kuwa nie spadły, więc dobrze są wsadzone, dawać tutaj. To łatwiej będzie później stąd ściągnąć się już na gumkę, że tak powiem. Także montujemy. Jak dałem tej wazelinki, to patrzcie, trzy weszły, jeszcze nie opuściłem tych obcążków. Zobaczcie, o, pstryk. O. I siedzi, także tylko teraz z kombinerkami. Tutaj też dam troszkę wazelinki, żeby to ładnie mi wskoczyło. Kurde, Ameryka. Ok, słuchajcie, tutaj jest, jak widzicie, załatwione. Dałem piękną, ładną tyrtyrkę. Tutaj druga, co była, tyrtyrka. Trzyma się ładnie. Cylinder pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. A tutaj na końcu podłączymy map sensor, ciśnienie gazu. Też dosłownie tyci na o-ringa daje właśnie tej wazelinki, cóż wam pokazywałem. Ale dosłownie niedużo, żeby nie zapaćkać tego małego otworku, bo to nim się mierzy wtyczka i tam gdzieś znajdziemy, wala się w dobrym miejscu. O, właśnie tu przewodzik, który nasadzimy. O, tutaj. Dobrze, także ja to wkładam, nie ma co pokazywać. Oczywiście też jest taki klipsik, żeby on nie wypadł nam. I będzie próba dżungli. Panowie, jak widzicie, podłączony map sensor, tu założona zawleczka, rurka od pociśnienia też. Tutaj wtyczka, wtyczki cztery są, przewody pozakładane, pozapinane do, od dysz do kolektora sącego. Tutaj też ładnie skręcone tryturki. Zobaczcie, nawet nie drgnie, panie kochany. Więcej, jak było, tak zrobiłem. Tutaj nam wyszedł taki, co często mi wychodzi, taki mały drobiażdżek. Zaraz go wsadzę. Dobra, idziemy gaz otwierać. Czekaj, zaraz tego. Ciemno jest, no niestety po pracy robota. Ale po co, to łatwo już ja z tym. To łatwo tego. Co ja sobie zrobię? Dobra, śrubka. I ją odkręcamy. No, dojście zrobiście. O tak się odkręca na fulla. Odkręcamy na fulca. Że tak powiem, o. Dobra, odkręcone na razie tak byle jak, jako tako po japońsku. No dobra, na pierwszy raz może zdechnąć, że tak powiem, brzydko. Bryga. Dobra, na razie to odpalim na benzynie. Na benzynie pali. W porządku, nie syczy, czyli tam dobrze wszystko podłączyliśmy. Może zdechnąć, zanim gaz dojdzie. A silnik musi się nagrzać, ty przecież. Dobra, słuchajcie, no musi silnik się troszkę nagrzać.
No bo jest całkowicie zimny. A jeszcze światełko ma włączone w komórce, widzicie? No musi trochę się nagrzać. Jak się nie nagrzeje, to na gaz się nie przełączy, jak sami wiecie. Na razie mryga. No. Cholera. No szkoda, chciałbym od razu dla was pokazać, jak to wygląda po, ale... No musi nagrzać się niestety, słuchajcie. Honda fajnie chodzi. A już się podnosi, już się podnosi. Może wyłączę światełko, cholera, a już nie chcę przerywać nagrywania. Czekajmy. O! Działa, ty! Widzę. I słychać wtryski. No patrzcie. O! Chodzi na benzynie. Idziemy. Patrzymy, co tu się dzieje. Tak, pewnie pojadę do gazownika. No i co, napieprza... Kurwa, chodzi. Słuchajcie. O, jeszcze trochę mnie to oślepia. Ale działa, słuchajcie, zobaczcie. Działa. Także nie ma lipy, jak wiecie u mnie. Nie ma czegoś, że 5 razy do tego podchodzę. Scenariusz reżyserii u Adama jest od razu, jak leci, tak jak wy będziecie robić w garażu. I to jest w tym najpiękniejsze. Dobra, ty jesteś tak głupi. A jeszcze ostro się źle ustawiłem, także przepraszam. Nie wiem, czy mnie było dobrze widać. Wtryski chodzą, napieprzają. Czy jest dobrze, czy nie. Nie wiem, jakie jest ciśnienie. Na wszelki wypadek, jeżeli... Jutro będę jeździł, dam wam znać. Na wszelki, tylko mi się wydaje, wypadek. Można podjechać do gaziarza, żeby po prostu sprawdził, czy wszystko jest w porządku, tak? No bo po co zarżnąć nowe, na przykład wtryski za 300 zł, co nie oznacza, tak czy siak, panowie, że operacja się dała, silnik pracuje jak na benzynie. Dobra, skoro ładnie tak pracuje, jak widać, zajebiście, nigdy lepiej na gazie nie pracowała. Zobaczmy, jak gazik włączony. O, panie. Mega. Zajechałem z garażu do domu. Za wiele to nie przejechałem, ale na gazie chodzi, tu muszę zatankować, bo jak widzicie, zostało mi już mało gazu i tak było, ale jest wszystko w porządku, buta ma, nic nie szarpie. Nawet zastanawiam się, czy jechać na sprawdzenie tego gazu, ale chyba dla świętego spokoju, jak będę miał czas w krótkim czasie, to może nie mam, daleko się przejadę, ale naprawdę robota, jak widzicie, już jestem na parkingu, poszło elegancko. Teraz przełączamy na benzynkę, na gazie. Zawsze gaszę silnik i żeby trochę jeszcze pochodził na gazie. Dobra, wyłączamy światełko, idziemy do domu. To wszystko, hej. Ok, mamy kolejny dzień, mamy ranek, przyjechaliśmy do pracy, jest 7:31, nie wiem, czy to widać. Gazu jeszcze nie dolewałem, jak widać, praktycznie na rezerwie. Chodzi bardzo dobrze silnik. Wiecie co? Podłączę dziś interfejs do komputera i zobaczę, jak tam sonda lambda mi wskazuje itp. Jeżeli będzie mieszanka, spoko, to wiecie co, jest tak dobrze, że nawet nie trzeba jechać. Ja nie pojadę do gaziarza, nie będę tam płacił za regulację. Tak jak zrobicie, tak jak pokazywałem na filmie z wykorzystaniem tych starych miedzianych dyszek, których przekrój jest już był wcześniej dobrany, macie te same wtryski, nawet w wersji, jak widzicie, ja wstawiłem V2, bo już V1 nie było dostępne. Także nie ma żadnych problemów. Polecam, robotkę można spokojnie zrobić samemu, z przemyśleniem, z dokładnością. Polecam dać ten smart silikonowy na te miejsca takie właśnie montażu, żeby łatwo wam to na rurki wszystko wskakiwało, delikatnie, żeby nie zapeczkać, tego nie trzeba dużo, a wchodzi dosłownie, słuchajcie, bez bólu. Także jestem mega zadowolony, silnik pracuje, no aksamitnie na gazie, przyspiesza bardzo dobrze, no żadnych problemów nie ma, także polecamy.
Już mamy popołudnie, czyli jesteśmy 20, prawie 4 godziny po robocie. Pięknie, ładnie. Tu stoi reduktorek. O, idziemy, palimy maszynkę. Oczywiście nigdzie nie jeździłem na żadne regulacje, tak jak wam mówiłem, bo po prostu sprzęt tego nie wymaga. Gdzie są kluczyki, jak zwykle. Robimy to, tak jak wam zawsze mówię, bez przygotowania. Dobra. O, już się przyłączył od razu na gaz. Chodzi na gazie, chodź. No i teraz. No i bajka, jak maczkiem zasiał. Także tak dogrywam dla was, żebyście no wiedzieli, że no nie ma z tym jakby problemu, tak? Jeżeli wcześniej wszystko dobrze chodziło, no to po wymianie wtrysków będzie dobrze chodzić. A objawy, jak mówiłem, no już słuchajcie, tak silnikiem szarpało z początku, szarpało przy przyspieszaniu, ale później to nawet na wolnych obrotach to silnikiem tak rzucało, że aż szkoda tych poduszek, wiecie, które tutaj są, no bo i szkoda silnika, bo to na łańcuszku rozrządu, nawet jak na pasku, no to wiecie, to nie sprzyja dobremu, a już tak wtrysk specyficznie, one zawsze stukają, jak teraz słychać, ale to było razy dwa, to tak w skrócie. No i po tym już ja wiedziałem, że no to są wtryski, no bo jeżeli są jakieś inne malfunkcje, że dodajecie gazu, wam się przełącza na benzynę, no to może być winny map sensor na przykład, czyli te cudko, nie? Ale to kupić nie jest drogie, oryginał nawet nie jest, szczerze mówiąc, drogi. No reduktor to ogólnie zawsze byłby jakiś tam, powiedzmy, brak ciśnienia gazu, więc w zasadzie nie dałoby się w ogóle nic z tym zrobić. Także diagnostyka była w tym wypadku, jak widzicie, bardzo prosta. Operacja jest udana. Ja myślę, że już przejechałem około, ja wiem, 70-80 km, może i więcej. Jak widzicie, silniczek na gazie pracuje, no, tak jak Honda powinna pracować. Nie przechwalając Hondy, ale naprawdę jestem z tego, że tak powiem, zadowolony. O, nawet wentylator się włączył, bo silnik jest oczywiście nagrzany. Damy, żeby zgasło. No i cóż, i tyle. Także pozdrawiam. Dobra, panowie i panie, już 2,3 km na drugim baku gazu. Jedziemy, jest właśnie świeżo zatankowałem. Żadnych problemów nie ma z samochodem, spalanie, jak widać. 5 litrów mi podaje w tej chwili, niecałe chyba, nawet jak jedziemy 80. Mamy 4 kropki, wiadomo, teraz będzie pod górkę, za chwilkę wzrośnie. Chciałem tylko dla was pokazać właśnie, że wszystko jest w porządku, dlatego te są moje takie, słuchajcie, dogrywki, że wszystko fajnie działa, elegancko. Nigdzie nie jeździłem na regulacje, tak jak zrobicie według mojej, że tak powiem, moich tipsów z filmu. Jak widzicie, samochodzie chodzi jak ta lala na gazie, także Stack W03 działa jak najbardziej poprawnie. To tyle, hej.